Zapraszam. Nie patrz się na mnie, bo ci oderwę głowę. Akcja. Nie mogę. To pierwszy raz pani był? Tak, to był mój pierwszy raz. Jeszcze jestem po dwóch egzaminach i... W zatłoczonym mieście z tobą, kochana! Na studiach nie zawsze musi być nudno. My, między książkami a egzaminami, tworzymy program telewizyjny Czas na Kulturę. To doskonała szansa, by swoją wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce. Mamy wszystko. Mamy wszystko, trema. Podczas realizacji projektu uczymy się dziennikarstwa w praktyce. Uczestniczymy w atrakcyjnych eventach, spektaklach, koncertach oraz poznajemy wielu wspaniałych i ambitnych ludzi, przy tym dobrze się bawiąc. Wiemy jedno, mamy materiały i zapraszamy je na Was. Ej! Wszystko dzięki Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej imienia Bolesława Prusa oraz Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej, dwóm najlepszym szkołom dziennikarskiej i fotograficznej w Polsce. WWSH zapewnia swoim studentom praktyki zawodowe w radiu, telewizji i prasie. Studenci czynnie biorą udział w zajęciach warsztatowych, zależnie od wybranej przez siebie specjalności. Warsztaty telewizyjne odbywają się u największego niezależnego producenta profesjonalnych programów telewizyjnych ATM Studio, producenta programów dla telewizji polskiej, Polsat, TVN i wielu innych. Dla chętnych sprawdzenia swoich sił w radiu WWSH oferuje warsztaty w największej rozgłośni w kraju – Polskim Radiu. Dla tych, którzy wolą kierować się piórem, czeka profesjonalny blok prasowy redagowany przez akademicki zespół redakcyjny. Każdy student WWSH może spróbować swoich sił w roli dziennikarza prasowego, radiowego czy telewizyjnego. Przepraszam. Za mną piramida. O, ta! Dla jednych ich wartość jest ogromna, bo mają istotny wpływ na... Wiedzieć jak pan, jako tak, jako doktor... Powtórzmy całe pytanie. WWSH jest najlepszym miejscem na zdobycie praktyki zawodowej na rynku szkół wyższych. Uczelnia jest otwarta na inicjatywy studentów, na co świetnym dowodem jest program telewizyjny w całości realizowany przez studentów WWSH. Program jest emitowany na ogólnopolskim multipleksie, na kanale ATM Rozrywka. WWSH uczy i inspiruje. Jestem tutaj już na studiach magisterskich, tak więc zaczynam czwarty rok. Przez te prawie 4 lata cały czas mam styczność z ludźmi, którzy właśnie mnie inspirują, między innymi z wykładowcami, którzy przekazują wiedzę w taki sposób, że sama chciałabym zgłębiać dalej pewne tematy. Zajęcia w pracowniach radiowych w Polskim Radiu. Mieliśmy też zajęcia z redaktorem ze stacji telewizyjnej, gdzie mogliśmy się nauczyć fachu praktycznego, a nie tylko teoretycznego. Poznaliśmy radio od kuchni. Chcieliśmy, jak to wygląda. Na pewno uczy. Jeśli inspiruje, no to przede wszystkim koło kulturu zawsze, do którego należę. Można przejść się do kina, do teatru, różne dyskusje też prowadzimy, także też serdecznie zapraszam na koło kulturu zawsze. Osoby zainteresowane profesjonalną fotografią również znajdą u nas miejsce dla siebie. WWSH przy współpracy z Warszawską Szkołą Fotografii i Grafiki Projektowej kształci młodych fotografów, fotoreporterów, fotoedytorów oraz fotosistów pod okiem mistrza, profesora Mariana Schmidta. Trochę za dużo dobrych zdjęć. Nie od dziś wiadomo, że WS Foto cieszy się znakomitą opinią w środowisku fotograficznym, wiodąc prym w nauczaniu fotografii. Wysoką jakość kształcenia opartą na nowoczesnych i sprawdzonych metodach zapewniają studentom świetni wykładowcy akademicy obu uczelni. Wspaniała kadra, która zawsze służy chętnie pomocą i profesjonaliści, którzy aktualnie pracują w zawodzie, dzięki czemu mogą nam powiedzieć wszystko, co jest nam niezbędne do przyszłej nauki i pracy. Takim sposobem absolwent WWSH dysponuje kompetencjami zawodowymi oraz warsztatem praktycznym, pozwalającym realizować bez przeszkód swoje przyszłe ambicje zawodowe i świadomie decydować o drodze swojej kariery.